Witajcie, nazywam się Marta Kuszyńska. Dzisiaj moje subiektywne podsumowanie roku 2020, zarówno w świecie mody, jak i w świecie mojej firmy. Zapraszam. Roku 2020 chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Umówmy się, że był to rok naprawdę zaskakujący, trudny, ciężki, bardzo, bardzo specyficzny. Nie będę się w ogóle na tym skupiać, bo nie ma to moim zdaniem większego sensu. Myślę, że tylko ktoś, kto był wystrzelony w tym czasie na inną orbitę, może nie wiedzieć, o co chodzi. Ja skupię się dzisiaj na aspekcie mojej branży, czyli branży mody oraz mojej własnej firmy. Musicie wiedzieć, że branża mody funkcjonuje z wyprzedzeniem. Co to oznacza? To oznacza, że kolekcje, które są prezentowane na dany sezon, na przykład na jesień-zimę 2020 roku, zazwyczaj powstają rok wcześniej, czyli jesienią i zimą 2019 lub wiosną i latem 2020, czyli pół sezonu wcześniej. No to wszystko zależy od tego, jak dana firma funkcjonuje, jak jest duża to firma, ile kolekcji przygotowuje na dany sezon, tak? Ale zawsze oczywiście dzieje się to z dużym wyprzedzeniem, co najmniej półrocznym, zazwyczaj rocznym albo i jeszcze dłuższym. Dlatego sami rozumiecie, że w branży modowej tego rodzaju zaskakujące wydarzenie po prostu absolutnie rozwaliło system. To znaczy, branża mody to nie tylko ubrania, ale przede wszystkim cały biznes wokół pokazów, wokół Fashion Weeków, które odbywały się dotychczas na całym świecie dwa razy do roku. Wszystkie Fashion Weeki zostały odwołane, część pokazów odbyła się multimedialnie, część odbyła się w takich kameralnych, jak i zamkniętych przestrzeniach indywidualne, to były pokazy, więc generalnie po prostu absolutnie wszystko stanęło na głowie. A wiecie, kolekcje były już gotowe i wiele firm stało przed dylematem, czy w ogóle jest sens pokazywać te kolekcje. Bo wiadomo, że teraz nikt nie ma do tego głowy, nie ma kupców, nie ma przede wszystkim możliwości spotykania się z tymi kupcami, nie ma tych eventów branżowych, które zapewniały po prostu zainteresowanie tym produktem. Więc generalnie wszyscy byli zagubieni i tak naprawdę każda z firm zachowała się bardzo różnie, każdy po prostu postąpił, no tak jak uznał za stosowne. Myślę, że dopiero perspektywa czasu pokaże, kto tak naprawdę wybrał najlepsze rozwiązanie. Wiele firm wprowadziło jakieś dodatkowe linie, ale wiecie, jakby cały problem w ogóle w branży mody jest taki, że to jest biznes, który zazwyczaj właśnie jest zaplanowany dużo wcześniej i to jest i plus i minus tego biznesu. To znaczy, wiecie, jeśli nagle pojawia się jakaś zmiana i to taka, tak diametralna, to jakby cały proces produkcji nie może stanąć w tej sekundzie i wprowadzenie nowego produktu też nie może się pojawić w dwa dni. Więc możecie się domyślać, że nawet jeśli jakieś firmy wprowadziły nowe linie czy dostosowały swoją kolekcję, to był to bardzo żmudny, czasochłonny i bardzo wysiłkowy proces. Jak to wyglądało u mnie w firmie? Sytuacja pierwszego lockdownu zastała nas praktycznie podczas naszej sesji zdjęciowej wiosna-lato, kiedy to razem z Jarosławem szykowaliśmy się do sezonu wiosennego, do sezonu weselnego, komunijnego i wszystkich innych eventów. Więc absolutnie byliśmy totalnie, totalnie zaskoczeni tym wszystkim, co się wydarzyło. Totalnie nieprzygotowani i psychicznie, i jakkolwiek inaczej. Więc nie było to dla nas przyjemne doświadczenie, nie ukrywam. Na szczęście mieliśmy siebie, jakoś się po prostu razem wspieraliśmy w tym wszystkim. Muszę też powiedzieć, że wtedy po raz kolejny przekonałam się, jak ważny jest aspekt ludzki i przede wszystkim najważniejszy, bo nie dość, że nasi wszyscy pracownicy, osoby wspierające nas zareagowały super pozytywnie, z wielką wyrozumiałością, troską i wsparciem właśnie. Jakby wszyscy tworzyliśmy po prostu wtedy taką jedną rodzinę i nadal tworzymy i to jest świetne. Także to, że po prostu przyjaźnimy się z naszymi pracownikami, współpracownikami i różnymi też podwykonawcami czy też dostawcami, bardzo, bardzo pokazało, jaki ma bardzo duży walor w świecie biznesu. Generalnie po tych paru miesiącach muszę stwierdzić, że rzeczywiście ten początek był najgorszy, bo był po prostu szokujący i zaskakujący i jakby kompletnie nie wiedzieliśmy,
jak się zachować, co czuć i co myśleć o całej tej sytuacji. Zdarzały nam się sytuacje, że wpadaliśmy w panikę, nagle po prostu ja miałam takie tendencje do jakichś takich, nie wiem, szybkich decyzji. Na szczęście Jarosław mnie uspokajał i gasił te moje zrywy. Bo rzeczywiście okazało się, że jak to w życiu, zazwyczaj po prostu najbardziej kalkuluje się zachować spokój. No więc minęło parę miesięcy i można powiedzieć, że wszystko troszeczkę wróciło poniekąd do normy. To znaczy, jak dobrze wiemy, wiosna, lato była jeszcze aktywna towarzysko, odbywały się imprezy, więc u nas również był ruch w sklepach i to było super. Nawet czasami zaskakujące, bo często te imprezy też były zaskakujące, tak? Bo jakaś impreza miała być odwołana i nagle się odbyła, więc trzeba było szybko kupić tą sukienkę. Generalnie wakacje były bardzo intensywne i dużo się działo. Natomiast jesień znowu przyniosła nam kolejne lockdowny i z tym związane spowolnienia. Od początku właściwie pierwszego lockdownu ja zaczęłam troszeczkę zmieniać swoje podejście do biznesu i zaczęłam coraz bardziej odkrywać siebie w roli osoby reprezentującej swoją markę. To znaczy, taka była też konieczność, ponieważ wiecie, nie mieliśmy ze sobą styczności, nie miałam możliwości fotografowania produktów na modelkach, więc po prostu zaczęłam fotografować produkty na samej sobie. Było to dla mnie nowe doświadczenie i powiem szczerze, że nie przyszło mi to wcale łatwo, musiałam się trochę przełamać, ale zauważyłam, że to jest jak ze wszystkim chyba, że jak zaczniemy już coś robić, że najtrudniej jest zacząć, ale jak już zaczniemy coś robić, to nagle w ogóle okazuje się, że to jest dużo łatwiejsze niż nam się wydawało. Mało tego, często odkrywamy, że to może nam sprawiać nawet przyjemność i że nawet jesteśmy w tym całkiem nieźli. Finał był taki, że jesienią zaplanowaliśmy sesję wizerunkową właśnie jesienną. I wtedy postanowiłam, ponieważ to był też taki moment utrudnionych kontaktów ze wszystkimi, że wystąpię już tym razem nie przed swoim telefonem, tylko przed aparatem na profesjonalnej sesji w charakterze modelki swojej marki. I powiem szczerze, że było to dla mnie kolejne wyzwanie, ponieważ naprawdę inaczej się pozuje samemu w pracowni, jeszcze do tego, wiecie, do tego trybu selfie, gdzie widzimy siebie, a zupełnie inaczej się pozuje do aparatu na sesji. Aparat na sesji jest bezwzględny, widać wszystko na tych zdjęciach, zazwyczaj wygląda się na większego niż się jest. Bo to są takie rzeczy, które gdzieś tam zawsze miałam z tyłu głowy, bo aktywnie uczestniczyłam w sesjach, czasami sama też robiłam zdjęcia, więc wiedziałam, jak to tak naprawdę wygląda. Okazało się jednak, że była to super przygoda, efekty przeszły moje oczekiwania. Oczywiście bardzo pomógł mi znowuż Jarosław, który robił zdjęcia i jest bardzo wspierającym fotografem. Wiecie, na sesji jest tak, że jeśli fotograf zachęca Cię i daje Ci pozytywny feedback, to bardzo Cię to nakręca i chcesz pozować jeszcze lepiej. No nie ma nic gorszego, po prostu fotograf, który albo nie mówi nic, albo mówi komunikaty negatywne. No to nie pomaga. A szczególnie jak ktoś nie pozuje cały czas, wiecie o co chodzi. Więc tutaj miałam komfortowe warunki i czułam się fajnie. I tak jak mówię, te efekty mnie bardzo, bardzo zadowoliły i dały mi dużo satysfakcji. Tak więc to była tak jakby kolejna rzecz, która zmieniła trochę moje podejście do biznesu. Zaczęłam mieć coraz większy dystans, zarówno do całego biznesu, jak i do samej siebie. No bo skoro wystąpiłam w tych sesjach, skoro coraz bardziej zaczęłam się pokazywać, w konsekwencji właśnie otworzyłam ten kanał, to wiecie, tak naprawdę totalnie wyszłam ze swojej strefy komfortu. I dlatego dla mnie osobiście ten rok był bardzo przełomowy pod tym względem. Bo wydaje mi się, że wcześniej, nie wiem, chociażby rok temu, nie odważyłam się tego wszystkiego zrobić. Nie wiem, czy czułabym się na tyle komfortowo, żeby pozować w taki sposób, żeby się pokazywać, żeby się oglądać na tym YouTubie. A teraz, wiecie co, po prostu patrzę na to wszystko tak dużo na większym luzie. Myślę sobie, okej, no tak wyglądamy, słuchajcie, no... Nie każdy jest, a raczej rzadko kto jest wysoką, bardzo szczupłą modelką 20-letnią, tak?
Ale świetne jest też to, co zauważyłam właśnie i w mojej firmie, i generalnie widzę, że to się właściwie przeniosło na całą branżę. Że jakby zaczęliśmy wszyscy bardziej patrzeć na modę pod kątem i na prezentację mody pod kątem tego, że jest to produkt dla wszystkich i że fajnie, żeby zacząć go prezentować właśnie na normalnych ludziach. I pamiętam, że już w czasie tej sesji, czy chwilę po, przeczytałam taki artykuł w Elle, czy w jakimś innym piśmie właśnie o tych zmianach w modzie i tam było napisane, że bardzo dużo projektantów zaczęło pozować w swoich ubraniach. I to wydało mi się bardzo naprawdę zabawne, że niesamowite jest to, że gdzieś tam wszyscy trochę pomyśleliśmy podobnie, niezależnie od siebie. Na przykład Vera Wang zasłynęła tym, że tam jako 70-parolatka chyba pozuje w swoich sukniach, w swoim mieszkaniu. Więc w ogóle to pokazuje, że nawet w sytuacji, wiecie, negatywnej, zagrożenia, człowiek ma tendencję do znajdywania, poszukiwania przede wszystkim nowych rozwiązań. Dlatego każde zagrożenie jest tak naprawdę okazją, jest wyzwaniem, jest okazją do sprawdzenia czegoś nowego. Mnie się wydaje, że ja już w pewnym momencie po prostu też wpadłam w pewien taki schemat postępowania, a to wytrącenie mnie z tego całego rytmu, teraz z perspektywy czasu, wydaje mi się, że było bardzo ciekawym doświadczeniem. Na pewno bardzo pomogło mi to rozwinąć siebie i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jakby stworzyć też ten dystans do siebie, że wiecie, ja już nie jestem taka drobiazgowa wobec samej siebie. Nie odrzucam jakichś zdjęć, bo jeden włos mi nie odpowiada albo widać coś, co nie do końca mnie zadowala. No to widać, trudno, tak? Jakby, wiecie, jesteśmy ludźmi, no nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy perfekcyjni i nie bądźmy tacy nawet. Dlaczego w ogóle weszła na to moda? Właśnie moim zdaniem teraz jest cała ta sytuacja pokazała, że słabość jest właśnie siłą i że w tej słabości możemy naprawdę stworzyć coś pięknego i przede wszystkim pokazać prawdę. Wiecie, myślę, że moda w ogóle i całe środowisko w pewnym momencie już trochę za bardzo się odkleiło od rzeczywistości. I jakkolwiek lubię to, że moda jest takim marzeniem, bajką, fantazją, to jest piękne, moda jest czymś do podziwiania, ale wiecie, moda to jest też tak jak design, to jest sztuka użytkowa i to jest też produkt dla ludzi. Wydaje mi się, że niedobrze się tak stało do końca, że ta taka wyższa moda odjechała trochę od przeciętnego człowieka, powiedzmy, a z kolei właśnie zagarnęły go sieciówki. No bo gdzieś tam podziwiamy tą wyższą modę, a jednak ubieramy się wszyscy podobnie, tak samo, w takie bezpieczne stylizacje właśnie sieciówkowe. My właśnie z Jarosławem trochę próbujemy cały czas to robić i myślę, że idzie nam coraz lepiej, że chcemy trochę właśnie przybliżyć temat takiego krawiectwa, takiej mody, przystosować go właśnie dla każdego odbiorcy i myślę, że to właśnie pokazanie, że dziewczyna na przykład taka jak ja, czyli nosząca 40 i 1,70 m wzrostu, jest w stanie właśnie w tych ciuchach wyglądać bardzo fajnie, tak? Czyli jakby to częściej się spotykamy z takimi sylwetkami niż 1,80 m i XS, tak? Wiadomo. Więc jakby to jest na pewno duży plus całego tego zamieszania, moim zdaniem, że właśnie moda zeszła na ziemię. A jeśli chodzi o takie myślenie w mojej głowie o mnie samej, o moim życiu, to zrozumiałam, że wiele rzeczy nie zależy ode mnie i jakby pogodzenie się z tym powoduje, że też zmniejszamy presję, którą sami na siebie nakładamy. I wiecie, że jutro może się wszystko znowu zmienić. Te sytuacje są tak dynamiczne i zmienne, że nie ma sensu większe planowanie, nie ma sensu oczekiwanie czegoś, nastawianie się na coś. Po prostu rzeczywiście trzeba żyć bardziej dniem dzisiejszym, bardzo krótkoterminowymi celami. I wiecie, no czy to jest złe? Można to przekuć na coś pozytywnego. Dzięki temu może jesteśmy bardziej spontaniczni, dzięki temu może właśnie być może, jeśli oczywiście popracujemy nad tym, będziemy w stanie bardziej się cieszyć z tego, co tu i teraz. Bo właśnie ten rok nam pokazał, że naprawdę w każdym momencie może się wszystko zmienić. Więc ja po prostu robię swoje. Moim hasłem jest właśnie to hasło z piosenki Wojciecha Młynarskiego, róbmy swoje. I liczę na to, że po prostu taka postawa przynajmniej da mi po prostu maksimum satysfakcji i przyjemności, bo to, co będzie, wiecie, w branży, w biznesie, jakimkolwiek, tego naprawdę nie wiemy. Nie mamy pojęcia, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok czy za 5 lat.
ale tak naprawdę nigdy tego nie wiemy. Wiecie, o co chodzi, no. Nie wiadomo, co nam się przytrafi, nam osobiście. Tak się stało, że akurat to dotknęło nas wszystkich, ale przecież oprócz tego są jeszcze nasze prywatne dramaty. Więc jakby cieszmy się po prostu tym, co mamy. Żyjmy tu i teraz. Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne i postarajmy się jakby właśnie złapać dystans do tego wszystkiego, do własnego życia, do nas samych. Nie traktujmy wszystkiego śmiertelnie poważnie, słuchajcie. To jest tylko moda, to są tylko rzeczy, to są tylko pieniądze. Inne rzeczy są dużo ważniejsze. Jako firma również musieliśmy wyciągnąć pewne wnioski i na przykład w związku z tym wprowadziliśmy więcej produktu casualowego. Na przykład takim produktem są te koszule Boyfriend, które szalenie Wam się spodobały i bardzo się cieszę, bo wiele z Was po prostu kupuje te koszule w każdej wersji, w jakiej one się pojawiają. Będą pojawiać się oczywiście nadal, bo to jest świetny, fajny produkt. Pojawiło się trochę więcej dzianin. Tak jakby naturalne jest to, że gdzieś tam musieliśmy zareagować, że potrzeby po prostu się zmieniły. Ale oczywiście absolutnie wierzę w to i zdziwię się, jeśli będzie inaczej, że nie będziemy już potrzebować po prostu wyjściowych, pięknych ubrań. Bo nawet jeśli, wiecie, po prostu sposób imprezowania będzie inny, to raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że z tego w ogóle zrezygnujemy, bo po prostu uwielbiamy to, tak? To jest bardzo ważny dla nas społeczna sytuacja, w której się socjalizujemy i w której, która, wiecie, no, jest taką wisienką na torcie naszego takiego życia społecznego, więc wydaje mi się, że całe społeczeństwo zrobi wszystko, żeby po prostu z tego nie rezygnować i żeby móc celebrować właśnie wszystkie możliwe okazje. Także czekam na to z utęsknieniem, ale póki co po prostu, tak jak mówię, robię swoje, przygotowuję po prostu produkty, ale też właśnie działam na innych płaszczyznach. Zaczęłam kręcić te filmy, daje mi to dużo radości, mam nadzieję, że Wam również. I to jest najlepszy przykład na to, że po prostu w tej sytuacji szukam po prostu różnych rozwiązań, żeby się realizować. No miało nie być tak super poważnie, ale trudno mówić o tym temacie, nie zachowując pewnej powagi. Ja, jak widzicie, jestem super szczera. Naprawdę już teraz jestem w stanie nagrać taki film i mówić o tym, jak do tego podchodzę na dzień dzisiejszy. Chociaż parę miesięcy temu oczywiście nie było tak wesoło i musiałam sobie to wszystko po prostu w głowie poukładać. Ale pomyślałam, że może komuś z Was potrzebny jest taki pomysł, żeby spojrzeć na to wszystko trochę szerzej, żeby właśnie może spróbować podsumować, co fajnego mimo wszystko się stało, bo cały czas jakby kręcimy się wokół tego, że okropny rok, najgorszy rok i tak dalej. A może jednak dzięki temu, co się wydarzyło, coś zmieniło się w Waszym życiu na plus. Zastanówcie się nad tym. Może zatrzymaliście się nad czymś, a może zrozumieliście, że to, co było do tej pory, jednak nie było fajne. Może właśnie zaczęliście się bardziej skupiać na tym, co jest w tym momencie, bo tylko to jest realne. Nie ma sensu się zamartwianie, to po prostu absolutnie nic nie daje. Więc wiecie, jeśli chcemy, to być może uda nam się znaleźć jakiś pozytyw. To jest trochę tak jak z oceną własnej sylwetki. W sumie to jest podobne. Także często się skupiamy właśnie na negatywnych aspektach naszej sylwetki. Albo mamy nogi brzucha, to mamy udo grube, a to coś tam. Właśnie odwrotnie, poszukajmy tych walorów i na nich się skupmy, na nich skupmy uwagę. I tak samo jest po prostu z podejściem do życia i z naszą głową. Jaki będzie ten Sylwester, trudno powiedzieć. Natomiast ja na pewno planuję się wystroić. Być może będzie to ta sukienka. Chcę mimo wszystko świętować, tak samo jak święta, bo jest to dla mnie wyjątkowy czas zawsze. Po prostu ten okres przejścia to jest też świetny moment do właśnie różnych postanowień, do podsumowań, więc ja zawsze Sylwestry bardzo świętuję, a u mnie świętowanie wiąże się z odświętnym również ubiorem, więc tak też zrobię na pewno w tym roku i polecam Wam również, żebyście nie spędzili tego wieczoru w piżamie, tylko w czymś wyjątkowym, bo wtedy po prostu poczujemy wyjątkowość tej chwili. Pamiętajmy, że nie mamy wpływu na to, co zewnętrzne, a jedynie na to, co wewnątrz nas. Więc życzę Wam wszystkim, żebyśmy w 2021 chociaż odrobinę postarali się zmienić swoje podejście do życia na bardziej pozytywne, na bardziej skupione na dniu dzisiejszym, na tym, co jest naprawdę ważne, to, co z nami zostaje na dłużej. Myślę, że to jest taka jedyna słuszna droga tak naprawdę. A
na sobie mam dzisiaj prostą sukienkę z długim rękawem w długości mini, uszytą z pięknej gipiury. Na tej gipiurze jest haft i dodatkowo są jeszcze złote cekiny w matowym odcieniu. Dół wykończony taśmą prędzelkową, zarówno na rękawach, jak i na samej sukience. Prościutka, bardzo w stylu lat 60., ale za to strojna przez tkaninę. Jak widzicie, świetnie się w niej bawię, bo po prostu bardzo dobrze się w niej czuję, uwielbiam retro styl. Myślę, że to jest idealna sukienka na kameralne imprezki, ale też te większe, które mam nadzieję w 2021 nas czekają. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wspaniałego roku 2021. Do zobaczenia.